Ja ile złomu. Ja nie wiem, czy się cieszyć, czy płakać. Proszę panią, te ramy to było przecięcie, tak? Tak. A panowie by dzisiaj chcieli to zabrać, tak? Zabrać, ja bym tak? Dzisiaj pani to uprzątnął, nie miałaby pani nic tutaj. Rzadko się trafia taki złom jak u tej kobitki. I co, będziemy zabierać to? No nie wiem, panowie, no taka jest niezręczna sytuacja. Dzisiaj to mnie tak średnio pasuje, no. Wie pani, by pani musiała jak coś zapłacić za sprzątnięcie tego, a ja pani to za darmo sprzątnę i będzie pani miała dzisiaj czysto. No dobra, no. No to co, zabieramy? No, wie pan, dobrze, no. Marek już dzieli skórę na niedźwiedziu, chociaż jest pewien drobny problem. Taki piękny, aż mnie przerósł ten towar. Czym ja to potnę? No nie jestem przygotowany na taką robotę, bo nie wiedziałem, jaki to jest złom. Tu. No widzisz, Marek, tak to jest, jak się nie wie, po co się jedzie. Nawet tu diaksa nie mamy, żeby to pociąć. Dobrze, możesz mi skończyć rozmowę? Jedno jest pewne, złomiarz nie odpuści. Cześć Sławku, Marek przyjechał, chciał pożyczyć od nas kompletu butli i palnika. Jest taka opcja? Daj go. To dam ci Marka, niech porozmawia. Siema Sławuś. Siema. Sławuś, posłuchaj, mam do pocięcia ramy od starów. Nie mam czym i muszę to dzisiaj uprzątnąć. To jest niedaleko od was. Nie lubię takich rzeczy, bo dysza kosztuje 100 zł, kiedy żeśmy pożyczali. Nie bądź tak złośliwy, no. To nie są argumenty, które mogą przemówić do rządnego złomu zbieracza. Ja rozumiem, dobra, pira z oko. Pożyczysz i w jakiej cenie, krótko. No dobrze, ze 200, żebyś... Dobra, Sławuś, słuchaj mnie. A jakbym przywiózł ci towar do ciebie, ma na wsadowe ci potem, bo mam mały samochód. To? Dobra, nie ma sprawy. Dzięki, na razie, mordo. Chodźmy. Dobra. Marku, tutaj to są węże. No to cześć. Na razie. No. Marek, a ty umiesz ciąć palnikiem? No pytam się ciebie, bo nie widziałem ciebie jeszcze z palnikiem w rękach. No. To zaraz zobaczysz. Przypal mi papierosa. Coś sensownego zrobisz. Przy butli papieros, co ty? Jak to się dokręcam, pani co? Jeśli się to jest miłe, ja nie chcę z tobą razem na orbitę wylecieć. Weź mi głupot, nie gadaj, idź, odejdź mi co. Nie idę, bo jak zaraz to lej pod tobie zostanie. Idź, nie denerwuj mnie, idź. Jedną ręką to ty se możesz. Co jest tyle nam? Złom jest, palnik jest, a robota nie idzie. Reguluje ustawa, płomień mu gaśnie. Jakoś mi to wygląda niefachowo. Idź mi i odejdź ode mnie i nie denerwuj mnie. To co, Marek, wkurza się to, że jesteś amator? Idź, odejdź i nie denerwuj mnie.